Porodoromoso. Koralarem Marszaterem, Elemerem Sąto. Przyjaciele! Nazywam się Asia Kowalska i mam 24 lata i chcę wam powiedzieć o tym, że osobiście poznałam Jezusa. I wiecie co? Ten Jezus, którego ja poznałam, nie ma nic wspólnego z religią. Jezus nie ma nic wspólnego z religią. I chciałabym, żeby te słowa się w was wyryły. Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Jezus to droga, prawda i życie. Jezus to Bóg mocy. Nie poznałam Jezusa malusieńkiego. Poznałam Boga mocy. Taka jest różnica, przyjaciele. Religia mówi wam, co musicie robić. Religia mówi wam, że aborcja to grzech. Religia mówi wam, że za aborcję idzie się do piekła. A wiecie, co ja wam powiem? Człowiek, który dokonał aborcji i nie narodził się na nowo z Bożego Ducha, idzie do piekła. Człowiek, który dokonał aborcji i narodził się na nowo z Bożego Ducha, idzie do nieba. Człowiek, który chodzi co niedzielę do kościoła i nie narodził się na nowo z Bożego Ducha, idzie do piekła. Człowiek, który narodził się na nowo z Bożego Ducha i co niedzielę chodzi do kościoła, idzie do nieba. Chodzi tylko o nowe narodzenie, przyjaciele. Religijne uczynki nie mają znaczenia. Dla naszego życia wiecznego, tu na ziemi jesteśmy tylko na chwilkę, na krótką chwilkę. Z perspektywy życia wiecznego wszystkie uczynki nie mają znaczenia. Z perspektywy życia wiecznego aborcja nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, przyjaciele, bo Jezus nie jest Bogiem moralności. Jezus nigdy nie chciał, żeby człowiek zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. Człowiek miał jeść z drzewa życia. Jezus jest życiem. Zjedz go dziś. Przyjmij Jezusa do swojego życia. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, za twoje grzechy. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Nie za grzechy świata, za twoje grzechy. Uwierz, że On zapłacił twoją winę i karę. Przyjacielu, uwierz w to, tak po prostu. Uwierz w to, że On wstał z martwych. Uwierz w to. Jeszcze dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Ja byłam kiedyś religijną osobą. Jakbyście poznali mnie 5 lat temu, prawdopodobnie stałabym tutaj z kolegami, zbierając podpisy przeciwko aborcji. Bo byłam totalnie religijną osobą. Myślałam, że to ma coś wspólnego z Bogiem. Organizowałam w Szczecinie, pomagałam organizować Marsz dla Życia. Nocami siedzieliśmy, sklejaliśmy jakieś głupie różańce na rękę. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To nie ma nic wspólnego z Bogiem, przyjaciele. Obudźcie się. Jezus to droga, prawda i życie. Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Zawołaj do Niego. Musisz zawołać do Niego osobiście. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus. Żaden pośrednik ci nie pomoże, przyjacielu. Żaden pośrednik. Maria ci nie pomoże. Żaden święty ci nie pomoże. Jeżeli nie zawołasz osobiście do Jezusa Chrystusa, musisz narodzić się na nowo, bo to jedyna droga do życia wiecznego. Ja ci proponuję, przyjacielu, żebyś jeszcze dzisiaj przyjął Jezusa. Nie czekaj, nie przechodź obojętnie obok tego, co mówię, bo nie masz żadnej gwarancji, że jutro się obudzisz. Dlatego jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa i bądź pewien, że wieczność spędzisz w niebie z cudownym, żywym Bogiem. Do tego was zachęcam, przyjaciele. I to jest mądra decyzja, a wy przecież na pewno chcecie być mądrymi ludźmi. Więc zachęcam was do mądrych decyzji. Amen.